7. Następnie po tym spotkaniu ta orbita mu się powiększa, także on już jest, ona, ta orbita już jest poza orbitą Ziemi. Spotyka Wenus jeszcze raz 24 czerwca 99. Później spotyka Ziemię i dopiero wtedy wylatuje. Więc proszę zobaczyć, co tu się stało z tym Cassinim. On opuścił orbitę Ziemi po 22 miesiącach, czyli po takim okresie, jak te wojaże, jak jeden z tych wojażerów, albo obydwa nawet, już zdążyły dolecieć do Jowisza. Czyli z tego, proszę Państwa, widać, że w tych misjach kosmicznych mówi się, że czas to pieniądz, ale w tych misjach kosmicznych to nie czas jest ważny. W tych misjach kosmicznych to jest cel jest ważny. Dolecenie do jakiegoś miejsca w Układzie Słonecznym, a kiedy się doleci, to jest sprawa drugorzędna. Co jest ważne, to jest sprawa pieniędzy. A sprawa pieniędzy to jest taka, że wyniesienie na orbitę ziemską 1 kg to kosztuje, nie wiem, sprawdzałem to niedawno, to kosztuje od kilku do kilku tysięcy dolarów. Wyniesienie 1 kg w przestrzeń kosmiczną. Więc taka rakieta, czy taka sonda potrzebuje paliwo, więc się chodzi o to, żeby jak najmniej tego paliwa sonda miała. W związku z tym, jeszcze raz mówię, tu nie czas jest ważny, tylko pieniądze są ważne, jak tutaj Pan mówi, i osiągnięcie celu. No dobrze, to jest pierwsza uwaga. Jak spojrzymy, co się na pierwsze dwie takie misje, plan taki, nie plan, to tak naprawdę mapę tego, co robiła w takich misjach sonda Pionier 10 i Pionier 11, to proszę zobaczyć, jak jedna bądź druga leciała, to sobie leciała i coś bardzo dramatycznego dla jednej i dla drugiej sondy działo się w okolicach Jowisza. Coś, ten lot w układzie Słońca, bo widać wyraźnie, że coś się stało w okolicach Jowisza i dla jednej, i dla drugiej sondy. No i tu jest taki rysunek, który pokazuje, czym jest Jowisz dla misji kosmicznych. Jowisz to jest taki miotacz kamieni z procy. To jest po prostu, Jowisz jest używany jako proca do przyspieszania i kierowania we właściwy sposób misji kosmicznych tam, gdzie oni są. Ja o tym zaraz powiem dokładniej. Zacytuję Państwu, tutaj jest cytat z NASA, bo to jest oficjalne oświadczenie NASA, które będzie miało swoje konsekwencje i wyjaśni, co tak naprawdę ten Jowisz robi. Ja to jestem bardzo złym tłumaczem. Tłumaczyłem to z angielskiego, nie wiem, czy mi wyszło, ale przeczytam. To jest oficjalny komunikat NASA z listopada 1973 roku. Po ucieczce z zasięgu pola grawitacyjnego Ziemi w marcu 1972 roku Pionier 10 jest na koplerowskiej eliptycznej orbicie Słońca z adhelium w około 6 jednostek astronomicznych, czyli 6 dystansów pomiędzy Ziemią a Słońcem. Po planowanym na 4 grudnia 1973 roku bliskim spotkaniu z Jowiszem w odległości 5 jednostek astronomicznych prędkość Pioniera znacznie wzrośnie, powodując zmianę jego trajektorii do orbity hiperbolicznej. Tu jest na orbicie eliptycznej, a później będzie na orbicie hiperbolicznej, co sprawi, że Pionier, kontynuując swój lot po tej orbicie, opuści Układ Słoneczny. Efekt tego spotkania z Jowiszem nazywamy grawitacyjnym wspomożeniem. NASA to nazywa oficjalnie gravitational assist, ale każdy nazywa to gravitational slingshot, czyli grawitacyjna proca. No i teraz znowu, jak się przeczyta to, to jak się jest, no, przyznajmy, słabym studentem fizyki, to też tutaj coś nie gra. No to teraz ja będę słabym studentem fizyki. Tak naprawdę ja byłem też słabym studentem fizyki, bo jak to przeczytałem, to mnie to trochę zatkało. Bo sam myślę tak, no, całkowita energia kinetyczna i potencjalna cząstki próbnej jest stała podczas jej ruchu w polu grawitacyjnym odległej dłuższej masy. To, czy Pionier porusza się po orbicie eliptycznej czy hiperbolicznej, zależy tylko od jego całkowitej energii, która jest stała. No to jak? Gdzie tu miejsce na zmianę typu orbity z eliptycznej, która jest zamknięta i nie opuści układu
słonecznego do hiperbolicznej, taka, że on opuści. No oczywiście jestem słabym fizykiem, to głupie jest, co powiedziałem, więc teraz ja zaraz do tego nawiążę, ale teraz Państwu opowiem taką dygresyjkę. To jest pytanie dla ucznia szkoły średniej, być może już nie teraz, ale przynajmniej jak ja chodziłem do szkoły w szkole średniej, to można było takie pytania uczniom zadawać. Otóż przypuśćmy, że mamy dwie kule, które spadają z jakiejś tam wysokości w polu grawitacyjnym Ziemi, w stałym polu grawitacyjnym ziemskim. No, nawet to nie są kule, to są piłki. Powiedzmy piłka i piłeczka ping-pongowa. Ta piłka, to jest taka piłka o dużej masie, co zrobiłem? Zepsułem coś. Dobrze. A ta piłka jest mniejsza. No i teraz jak pytanie takie, one spadają, obydwie, jedna za drugą, no, spadają, to już Galileusz mówił, że spadają tak samo. Jak spadną na Ziemię, to się odbije ta duża, uderzy w tą małą i mała podskoczy. Pytanie jest, na jaką wysokość podskoczy ta mała. No, można by myśleć, że podskoczy na wysokość H albo troszkę mniejszą. Ale dziwne jest, ale się okazuje, że podskoczy na 9H, około 9H. 9 razy dalej, 9 razy wyżej podskoczy. I żeby... Ja to już wyjaśniam. To jest bardzo proste wyjaśnienie jest tego. Otóż proszę Państwa, być może tutaj jeszcze, jak się na ten wzorek spojrzy, to tu jest związek tej prędkości końcowej z wysokością, że prędkość zależy od wysokości jak pierwiastek z wysokości, czyli wysokość zależy od prędkości jak kwadrat wysokości. Więc ja tu napisałem, że prędkość tej kulki na końcu będzie 3 razy V, czyli wysokość rośnie 9 razy. To dlatego się pojawiło 9, ale to jest pierwsza historia. Natomiast ja Państwu wytłumaczę, dlaczego ona trzykrotnie będzie miała większą prędkość po odbiciu. No bo zanalizujmy ten ostatni moment, jak się ta duża kula już dobiega do Ziemi i ta też dobiega do Ziemi, no ale pomiędzy nimi jest jakaś różnica. Więc oczywiście najpierw uderzy w Ziemię ta, to jest mimo tego, że ta kula ma dużą masę, ale tu jest Ziemia, która ma masę nieskończoną, więc a odbicie założymy, że jest sprężyste, no to jak jest sprężyste, to po odbiciu względem tego obserwatora, który sobie siedzi tutaj, ta kula będzie miała prędkość V do góry. Tak? Ta duża będzie miała V do góry, a ta mała względem tego obserwatora na Ziemi będzie miała V w dół jeszcze. Tak? I teraz w momencie, kiedy teraz ta ma V w dół, ta ma V do góry z punktu widzenia obserwatora na Ziemi. No to teraz zanalizujmy ten moment zderzenia tej żółtej z tą czerwoną z punktu widzenia obserwatora stojącego na tej kuli dużej. Myślcie Państwo, że to jest kula ziemska wręcz. Więc on będąc na tej kuli ziemskiej widzi, że to jest kula ziemska mu stoi, a na niego spada żółta kropka z prędkością 2 razy V, prawda? Z punktu widzenia jego to jest 2 razy V. No to jeżeli spada z punktu widzenia na niego, z punktu widzenia jego coś, ta żółta kropka z prędkością 2 razy V, to ta masa tej kulki jest prawie zaniedbywalna. Znowu zakładamy, że odbicie jest sprężyste, więc jak ta żółta uderzy w tą czerwoną, to się odbije i będzie miała względem tego obserwatora prędkość 2 razy V do góry. Ale to jest prędkość 2 razy V względem obserwatora tego. Natomiast to wszystko, jakby spojrzeć na to z punktu widzenia obserwatora na Ziemi, to ta kula po odbiciu ma 3 razy V, w związku z tym podskoczy 9 razy dalej niż spadła. 9 razy wyżej niż spadła. Z grubsza, powiedzmy. Prawda? Jest to dosyć zaskakujące, ale to jest właśnie ten efekt, który robi na przykład Jowisz. Proszę, tu jest wytłumaczenie przez NASA tego efektu. No, to jest rysunek ze strony NASA, który ściągnąłem i to NASA tłumaczy. Proszę Państwa, tu jest Słońce. Tu jest nasza sonda kosmiczna, a tu jest Jowisz, który, no więc Słońce się przygląda wszystkiemu, jest Jowisz, który jest zobrazowany przez ten pociąg, a nasza sonda jest kulką wyrzuconą przez tego
nie wiem jak go nazwać, bejsbolistę, być może, bejsbolistę. No i teraz słońce patrzy, co się dzieje. Widzi słońce, że jedzie Jowisz z prędkością 50 mil na godzinę, a jednocześnie ten koleś rzuca czerwone jabłuszka w Jowisza z prędkością 30 mil na godzinę. Tak widzi to słońce. A jak widzi, to tę sprawę jak widzi Jowisz, no, maszynista, który jest Jowiszem. No Jowisz widzi, że na niego biegnie jabłko z prędkością 80 mil na godzinę. Jabłko się zderza sprężyście względem tego, więc się odbija 80 mil na godzinę z punktu widzenia obserwatora w pociągu, a z punktu widzenia Słońca to jest 130. Więc widać, proszę Państwa, że w ten sposób można zyskać jak to zderzenie jest prawie czołowe, to można zyskać w taki sposób dwukrotnie prędkość tego urządzenia, które się porusza ku nam, czyli tego masywnego urządzenia, który tutaj jest Jowiszem. Tak wyjaśnia to NASA dla dzieci, tam ma taką specjalną stronę dla dzieci, stamtąd to wziąłem. Ja wziąłem oficjalne dane, dokładnie z tego napisu, który Państwu cytowałem. Oficjalne dane, moje dziecko umie rysować, ja nie umiem, a zwłaszcza na komputerze to nic nie umiem, ale właśnie sobie zrobiłem tutaj słońce i wziąłem te dane, tak jak NASA mówiło, jaka miała ta sonda, to był Pionier, prawda? Pionier 10, więc ona w tym 72 roku, daleko od Jowisza, miała względem Słońca prędkość 98 km na sekundę, która była w tamtym miejscu niewystarczająca do ucieczki z układu słonecznego. No ale to prędkość Jowisza względem Słońca wynosiła 13,5 km na sekundę. No to teraz jakby spojrzeć na to, jak ta sonda się poruszała w stosunku do Jowisza, no to trzeba dodać tę prędkość i odjąć tę prędkość Jowisza. Czyli z punktu widzenia Jowisza ta sonda się poruszała z taką prędkością. Ten wektorek niebieski. No i teraz tu mamy Jowisz i ona oblatuje sobie Jowisz. Jak będzie w takiej samej odległości od Jowisza, jak żeśmy tę sprawę zaczęli, no to będzie miała prędkość tym razem zwróconą w tym kierunku, ale wartość tej prędkości będzie taka sama. Ale to jest prędkość względem Jowisza, więc jeżeli teraz dodamy to, żeby to była prędkość względem Słońca, no to dostaniemy prędkość taką i to jest prędkość końcowa Pioniera względem Słońca 22,4 km na sekundę i to jest absolutnie wystarczająca prędkość do ucieczki z Układu Słonecznego, która w tamtej okolicy wynosi 18,7. Także ten Jowisz widak pomógł chłopakom z NASA wyrzucić tę sondę. To ja teraz może w trzech słowach skomentuję jeszcze, co tu się stało. No więc łatwo już teraz zrozumieć, że ja to tak naprawdę wyjaśniłem, że gdy ta sonda przechodzi za planetą, która się porusza, to w tym momencie jej prędkość względem Słońca rośnie. Jakby ją puścić przed planetą, to wtedy jej prędkość spadnie. To też jest manewr, który może być ciekawy, na przykład jeżeli NASA chce, żeby ten statek zawrócił do Słońca, to trzeba mu zmniejszyć prędkość, żeby on zaczął spadać na Słońce. Więc można robić to przed planetą albo za planetą. Jak się zrobi za planetą, to się sondę przyspieszy, jak się zrobi przed planetą, to się sondę spowolni. No i tutaj mieliśmy tą sytuację właśnie na tym pociągu, że w idealnej sytuacji, gdy sonda i planeta lecą naprzeciw siebie, to zysk jest dwa razy prędkość planety. No i teraz bardzo ważną sprawą tutaj jest, że ta planeta musi się poruszać. Gdyby planeta się nie poruszała względem Słońca, to by się tu nic nie stało. Ta sonda jest za mała, żeby jakikolwiek poruszyć planetę. Natomiast jeżeli planeta jest w ruchu, to sonda może jej troszeczkę uszczknąć prędkości i dzięki temu wylecieć. Więc proszę Państwa, ja myślę, że ja nie powinienem w ogóle o tym mówić, jeżeli są ekolodzy na sali.
Bo ekolog zrozumie z tego, że NASA takimi manewrami psuje nam Układ Słoneczny, co jest prawdą. Co jest prawdą. Proszę zauważyć, że takie manewry psują Układ Słoneczny, bo coś nim tam zaburzają. Dobra. Aha, tu jest jeszcze jeden manewr. Jak się zobaczy, jak spojrzy się na ten mój poprzedni rysunek, nie, tu to było, tak? To jak się spojrzy na ten mój poprzedni rysunek, to widać, że względem Jowisza ta prędkość jest oczywiście największa najbliżej planety. I teraz jest jeszcze jeden manewr, który te agencje kosmiczne stosują. Mianowicie w momencie, kiedy prędkość jest największa, to oni na chwilę włączają silniki, żeby przyspieszyć. Jeżeli przyspieszą, powiedzmy, to o delta V, to jeżeli przyspieszą całą po prostu włączą tu silnik, stycznie tak, żeby ten silnik podziałał, że ta prędkość wzrosła o niewiele. To czy to coś pomaga? Ano pomaga, bo wtedy energia, różnica energii kinetycznej po takim tym, na początku energia kineczna była powiedzmy V kwadrat, a teraz energia kineczna jest 2V razy to powiększone, czyli widać, że im większe to jest to V, to tym większy będzie zysk energetyczny. Czyli warto włączać silnik, warto przyspieszać wtedy, kiedy jest największa prędkość przy planecie. I to też takie coś robią i to się nazywa Power Gravity Assist. Tam to się nazywało Gravity Assist, to jest Power Gravity Assist. Jak tylko mamy bardzo dużą prędkość, to bo ona nam spadnie, latając po tych orbitach, to wtedy warto. Warto troszeczkę przyspieszyć i też i wtedy energetycznie zyskamy liniowo w stosunku do tej. Im większa ta prędkość w danej chwili, tym więcej zyskamy. Tak? No dobrze, to oczywiście ten mój głupi przykład, że ja nie wiedziałem, co się dzieje, jak ona zamieniła orbitę Keplerową eliptyczną na hiperboliczną, no to był po prostu bardzo głupi. Bo ja mówiłem Państwu o teorii układu dwóch ciał poruszających się. Natomiast w naszej zabawie są trzy ciała. Jest sonda, jest Słońce i jest Jowisz. Wszystko, co mówiłem o tych hiperbolicznych, eliptycznych, to jest przy zaniedbaniu Jowisza. Jak jest Jowisz, to są trzy ciała włączone w proces i w ogóle cały mój wywód był po prostu nieprawdziwy z tego względu. My uczymy w szkołach, jak ja chodziłem do szkoły, to jeszcze uczyli, uczymy w szkołach teorii newtonowskiej i uczymy, ja chyba nawet w szkole średniej miałem prawa Keplera i zagadnienie dwóch ciał w teorii newtonowskiej to chyba w szkole średniej mnie uczyli. I dlatego tego uczymy, bo to tak naprawdę zagadnienie dwóch ciał w teorii newtonowskiej to był największy sukces teorii Newtona, że jemu się udało, tam wymyślił jakieś różniczkowania, całkowania, nie wiadomo po co, wiadomo po co. On chciał po prostu zobaczyć, jak te planety latają i przez przypadek, albo w wyniku geniuszu, nie, no przez przypadek, przez to, że potencjał dla takiego układu dwóch ciał jest specyficzny, udało mu się te równania do końca rozwiązać dla dwóch ciał. Dla trzech ciał w teorii newtonowskiej nie ma ścisłych rozwiązań. Nikt tego nie rozwiązał. Można rozwiązywać numerycznie, natomiast ścisłego rozwiązania nie ma. I takiego prostego opisu tego, co się dzieje w pobliżu trzech ciał, nie ma. Trzeba to robić albo numerycznie, albo metodami przybliżonymi, takimi przybliżonymi i jakościowymi. I to się wtedy daje, ale w związku z tym, że teoria jest, że te równania różniczkowe, które trzeba rozwiązać, są mocno nieliniowe, to mogą bardzo różne niespodzianki się pojawić. Ja Państwu teraz opowiem, może nie od razu o tych niespodziankach, więc ja jeszcze wrócę do tego. No więc widzimy, co tu się stało. Po prostu ten Jowisz, ten proces, który ja zwracam uwagę, że tu się działo coś dramatycznego, no teraz już rozumiemy, co się działo dramatycznego. Ona przeleciała za Jowiszem, została przyspieszona. To samo się stało dla Voyagerów. Proszę zobaczyć, że Voyagery nie tylko one od Jowisza coś dostały od Saturna, więc one ten dostał od, no więc one zostały przyspieszane niejednokrotnie przez Neptuna i tak dalej, żeby jak najbardziej wylecieć. Co zresztą obrazuje ten wykres. Proszę Państwa, ta,
ta czerwona krzywa, w zależności od odległości, to jest wykres prędkości, jaka jest potrzebna na danej odległości w Układzie Słonecznym, żeby z niego wylecieć. I proszę zobaczyć, jak ten Voyager drugi wylatywał z Ziemi, to gdyby nie spotkał Ziemisza, to by układu słonecznego nie opuścił. Tu dostał kopa od Jowisza. Prędkość mu się zwiększyła na tyle, że już było wystarczająca, ale im było mało, a weźmy Saturna wykorzystajmy. I w ten sposób go wypchali za układ słoneczny. No i tym bardziej widać, co się działo z tym Cassinim. Ten Cassini, tak naprawdę Cassini miał polecieć do Saturna i oglądać jego księżyce i zrobić zdjęcia księżyców. To jest taka historia. Misją Cassiniego było obejrzeć po kolei wszystkie księżyce Saturna i przesyłać nam zdjęcia. No ale proszę zobaczyć, że rzeczywiście tutaj on wyleciał. Po to zmienił orbitę na mniejszą, żeby się spotkać z Wenus, żeby dostać od niej kopa, co już widać, że dostał kopa, bo mu się nagle ta orbita zwiększyła. Później spotkał Wenus jeszcze raz, orbita mu się zwiększyła, później spotkał jeszcze raz Ziemię. No, trzy razy był przyspieszany, po to te 22 miesiące tutaj krążył, żeby dostać bardzo dużo prędkości. No i tu jest właśnie animacja, która to Europejska Agencja Kosmiczna zrobiła tego lotu właśnie, jak to się działo, że ona najpierw właśnie po kolei są, co ona spotyka, to sonda tam będzie się wyświetlało pewnie. No i tutaj spotyka Jowisza, w końcu dolatuje do Saturna. Tu jest jeszcze druga bardzo ciekawa animacja, proszę Państwa, tu jest misja, która się nazywa Ulysses. Ta misja miała za zadanie obejrzeć bieguny Słońca. Wyobrażają Państwo sobie, żeby wystrzelić rakietę prostopadle do ekliptyki, to jest nieprawdopodobny wysiłek energetyczny i potrzeba ogromnych pieniędzy na to. Ogromnego wysiłku, ogromną energię trzeba dostarczyć. Znowu użyto Jowisza, skierowano tego Ulyssesa prawie tak minimalnie tylko nachylony, że przez całą tą drogę do Jowisza przeleciał nad Jowiszem tylko po to, żeby grawitacja Jowisza go ściągnęła w prostopadle. Wtedy włączono silniki trochę i obejrzano sobie bardzo ładne bieguny Słońca za pomocą takiego triku. No dobrze, to teraz ja Państwu powiem, to jest po prostu to, co Państwu powiedziałem dotychczas, to jest stara technika na NASA i ESA i tych agencji kosmicznych. To jest to, o czym być może ja wtedy nie wiedziałem, ale to jest trywialne, co oni tu zrobili. Natomiast teraz Państwu powiem o nietrywialnym sposobie prawie darmowego transferu sond kosmicznych z jednego miejsca Układu Słonecznego do drugiego. I do tego właśnie będę potrzebował trochę opowieści o tych trzech ciałach. Już Państwu mówiłem, że problem trzech ciał w teorii newtonowskiej, cały czas mówimy o teorii newtonowskiej, bo tak naprawdę ona wystarcza do zawiadowania tymi sondami. Więc mówiłem, że w teorii newtonowskiej jest niestety problem, jeżeli mamy trzy ciała, bo tu nie mamy ścisłych rozwiązań. Znaczy, to co powiedziałem jest nieprawdą. Nie mamy ogólnego ścisłego rozwiązania. Mamy kilka rozwiązań szczególnych. Ścisłych, ale szczególnych. Dla szczególnych sytuacji ustawienia trzech ciał istnieją rozwiązania ścisłe. I takie pierwsze ścisłe rozwiązanie podał nie byle kto, bo Leonhard Euler w roku 1763, czyli dosyć dawno temu. No i on znalazł takie rozwiązanie, że trzy ciała o różnych masach poruszają się w taki... To jest ścisłe rozwiązanie równe Newtona w potencjale takim keplerowskim dla trzech mas. Trzy masy są. I znalazł takie rozwiązanie, że te trzy masy cały czas
są na jednej prostej. Ale są na jednej prostej w taki sposób, że każda z tych mas porusza się po orbicie eliptycznej keplerowskiej względem wspólnego środka masy. Tutaj nieudolnie zrobiłem chyba tego animację, tylko nie wiem, czy to będzie działać. To czasami działa, czasami nie działa. Znalazł takie rozwiązanie Euler, że te trzy masy cały czas stoją na jednej prostej. Ta prosta się obraca wokół wspólnego środka masy i one tak pulsują, patrząc, co się dzieje na tej prostej, ale tak naprawdę każda z nich porusza się po eliptycznej orbicie keplerowskiej. To jest rozwiązanie, które Euler podał, zresztą to była ciekawa sprawa, bo Euler podał to rozwiązanie, to były inne czasy wtedy, taki dumny PR też istniał. Ten Euler napisał do wszystkich akademii wtedy istniejących list i do wszystkich członków akademii wysłał listy, że on rozwiązał problem trzech ciał. Rozwiązał, bo nie wiem dlaczego, on nie rozumiał, że to jest rozwiązanie szczególne, ale właśnie podał. I to między innymi dostał ten list także wielki, ja go nazywam Gianluigi Lagrange, bo on był z Turynu zresztą, ten Gianluigi Lagrange, chociaż on jest Francuzem ostatnio. On był, służył dla Napoleona, ale to był Włoch z Turynu. I Lagrange to dostał. I Lagrange napisał też list do kilku członków francuskiej akademii, że on temu Eulerowi musi, ktoś temu Eulerowi musi w końcu dać nauczkę. On dokładnie napisał dać nauczkę. Ja to mam gdzieś ten cały fragment, ale tutaj nie cytuję. No i w każdym razie Lagrange napisał cały traktat, w którym duża część była poświęcona problemowi trzech ciał i to zostało wysłane na jakiś konkurs o nagrodę na akademii. Zresztą o tę nagrodę też się starał, Euler, ale to co zrobił Lagrange było. Lagrange zrobił bardzo dużo w tej pracy, w szczególności znalazł inne szczególne rozwiązanie niż to. Zresztą wygrał ten konkurs i dostał za to 5000 livrów. Ja nie wiem, te 5000 livrów to te livry to pewnie były w złocie. 5000 złotych monet jednouncjowych to jest to nawet teraz. Znaczy teraz na pewno jest bardzo dużo, ale to też musiał być. Pewnie z pół Polski mógł za to kupić dzisiejszy. No dobra, w każdym razie Lagrange znalazł takie rozwiązanie. Otóż Lagrange znalazł takie rozwiązanie, że tym razem, no i właśnie, jak to zrobić, że to działa? Aha, że tym razem te trzy ciała cały czas stoją w wierzchołkach równobocznego trójkąta, równobocznego, dlatego że 60 stopni równe boki ma. Cały czas znowu stoją w wierzchołkach trójkąta równobocznego, ale znowu każdy z nich, ten trójkąt się obraca, bo te trzy ciała, każdy z nich się porusza po keplerowskiej orbicie takiej eliptycznej względem wspólnego środka masy. Bardzo piękne rozwiązanie Lagrange'a. Ja nie umiem go. No właśnie to jakoś tak wygląda. No, takie coś. To znalazł Lagrange. Więc jak Państwo widzą, w tym problemie trzech ciał, mówię, nie ma ogólnego rozwiązania, ale rozwiązania szczególne są po pierwsze niesłychanie piękne według mnie. Piękne są. O. A po drugie, no to jest zaskakujące, że coś takiego jest. I tutaj nie ma ograniczeń, znaczy są jakieś nierówności na te masy, ale te masy mogą być w zasadzie dowolne i można je tak ustawić, że one będą w takim trójkącie równobocznym latały. Wyobraźcie sobie Państwo taki fajny układ planetarny? Bardzo ładny by był. Otóż, no i to tak naprawdę wszystko, co wiemy o tych rozwiązaniach szczególnych dla układu trzech ciał, albo lepiej, wszystko co wiedzieliśmy do końca lat 90. XX wieku. Otóż znalazł komputerowo rozwiązanie niejaki Christopher Moore w 93 roku. I to jest rozwiązanie takie, że teraz trzy masy, tylko że teraz już są trzy takie same masy. Trzy takie same masy stoją. Jak to zrobić, że to działało? Czasami działa, czasami nie działa. Nie, to słabe jest, to nie to miało. No co? Dlaczego nie działasz? O, teraz. Nie!
Dlaczego to nie działa? No, co? Nie, no nie chcę tego. No nie, to ja Państwu opowiem. To znaczy, on znalazł takie rozwiązanie komputerowe, czyli to jest rozwiązanie na razie nieścisłe, tylko komputer mu powiedział, że może być taka konfiguracja trzech równych mas, że one stoją, biegają po orbicie w kształcie ósemki, takiej płaskiej ósemki i biegają w taki sposób, że odległość po orbicie między nimi jest cały czas taka sama. One się po prostu gonią i się nigdy nie dogonią, bo mają zawsze taką samą prędkość. One latają po prostu po tych orbitach, po tej ósemce, tak, że ta zielona pójdzie tu, czerwona za nią pogoni, odwrotnie, niebieska pociągnie, czerwona pójdzie i te. Natomiast odległość po orbicie cały czas jest pomiędzy nimi taka sama. I to on znalazł komputerowo takie rozwiązanie, a później matematycy, jeden się nazywa Chansigne, francuski matematyk, a drugi jest amerykańskim matematykiem, którego już sobie miałem okazję poznać dosyć dobrze. On się nazywa Richard Montgomery. I oni udowodnili, że podali ścisły dowód, że jest jakieś tutaj podali coś takiego, że z dokładnością do takiej tuby o promieniu epsilon, gdzie ten epsilon może być dowolnie mały, istnieje taka ścisła orbita. Nie ma na nią ścisłego wzorku, ale oni udowodnili, że to jest ścisłe rozwiązanie ruchu Newtona. No i później się cały przemysł, jak ten Moore to zrobił, to później się cały przemysł rozpoczął, gdzie ci matematycy komputerowi zaczęli szukać takich układów, kiedy nowy przemysł matematyczny powstał. Ja nie mówię, że to fizyka była, ale nowy przemysł matematyczny. Matematycy zadali, bardzo fajne rozwiązanie znalazł układu trzech ciał, takiego, że one poruszają się po zamkniętej orbicie w taki sposób, że się gonią i nigdy się nie dogonią, bo są w równych odległościach. To zadano sobie pytanie, czy potrafimy więcej takich znaleźć. No i teraz potrafił 64 takie masy ustawić po takich dziwnych figurach, one latają i się gonią. Bardzo dużo takich rozwiązań znaleziono. Także znaleziono rozwiązania przestrzenne, takie jak tutaj Państwo widzą, że już nawet nie jest figura ósemka, ale taka ósemka, no nie wiem jak to nazwać, ja to fistaszek nazwał, prawda? I takich znalazłem też takie rozwiązanie, które ma aż 60 mas człowiek umieścił na sferze i znalazł ich orbity i twierdzi, że to też jest piękne rozwiązanie. Państwu pokazuję. O! Śliczne! To w ogóle można w szkołach albo jako kostkę Rubika wymyślić, albo coś takiego. To są rozwiązania równe Newtona według tego człowieka. Te masy są wszystkie identyczne, więc to na pewno nie jest fizyczne, no bo w fizyce nie spotkamy dwóch planet o dokładnie identycznych masach. Jakby to będzie epsilon różne, to się rozwali. To jest absolutnie niestabilne, no ale takie rozwiązania równe Newtona dla wielu ciał istnieją. Dobrze. To teraz Państwu pokażę jeszcze inną historię. Tam to było niefizyczne. Ponieważ ja jestem fizykiem matematycznym, a tak naprawdę bardziej jestem matematykiem, na pewno jestem bardziej matematykiem niż fizykiem, to zawsze mi mówią cokolwiek, ja mówię, to jest bardzo niefizyczne. No to ja Państwu powiem tutaj historię pewnego pana, który był astronomem, prawdziwym astronomem. Siedział tam, patrzył w te i sobie liczył. I sobie wymyślił taki głupi problem. Wyobrażacie Państwo, astronom w XIX wieku mówi tak. Weźmy sobie trójkąt pitagorejski, czyli taki, który ma jest trójkątem prostokątnym i który ma boki o długości 3, 4 i 5. Super. I mówi, a teraz ja umieszczę trzy masy w wierzchołkach tego trójkąta, przy czym naprzeciwko wierzchołka o długości 3 umieszczę masę 3 kg, naprzeciwko wierzchołka o długości 5 umieszczę masę 5 kg, a naprzeciwko wierzchołka o długości 4 umieszczę masę 4 kg.
i zostawię. Niech sobie tak stoją, no ale to są masy, to one zaczną się przyciągać. I interesuje mnie, co one będą robić. XIX wiek, 800, znaczy chyba to robił, no może na początku XX. Ja nie wiem, czy wtedy było światło elektryczne. Może gdzie nigdzie było, ale tam, gdzie ten burą był, pewnie nie było. No i siedział, widać, i liczył. Bo tego się nie da rozwiązać analitycznie, więc on to rozwiązywał numerycznie. Tak? No i proszę zobaczyć, co on tutaj robił. No to w T równym 0 trzy te masy stoją. Tak? Po jakimś czasie widać, że coś takiego powinno się zdarzyć, no bo one się przyciągają. Tak? One się przyciągają, ale on twardy był i dalej liczył. No i później robią takie coś, później robią takie coś, później robią takie coś, później robią takie coś, później robią takie coś. Ja bym się załamał, to jest jakiś bez sensu, nie? On doręcznie widać liczył. No, co z tego? Astronom. Po pierwsze, tak wydumanego i akademickiego problemu jak trzy masy, 3, 4, 5 na przeciwległych wierzchołku, absolutnie bez sensu. Ale liczy i w pewnym momencie mu się coś staje. Mu się staje coś takiego, że one, że te dwie, 4 i 5 zaczynają krążyć po sobie keplerowsko, a ta 3 jest wyrzucona w kosmos w drugą stronę. Czyli one, no to można się tego spodziewać, bo to pewnie można by wymyślić od całkowitej energii. Jeżeli ta energia jest taka, że to jest nie układ związany, to one muszą się rozlecieć tak, żeby suma pędów była 0. Bo na początku była 0. Więc muszą się rozlecieć tak, żeby suma była 0. No to mogłyby się rozlecieć tak, że one się pod jakimiś trzema różnymi kątami rozleciały. Ale one akurat tu się rozleciały tak, że jedna poleciała, ta mniejsza poleciała tam, a te dwie keplerowsko po sobie, nie? No dobrze. No to ja jestem pełen podziwu, że jej się chciało, bo ja bym się załamał już dawno, jakbym zobaczył te spaghetti takie różnokolorowe i zupełnie bez sensu ze sobą posplątywane. No ale on coś takiego dostał. A teraz ja mam komputer, no to ja na komputerze co zrobiłem sam coś takiego. Wtedy pomyślałem, a co się stanie, jak ja ten bok o długości 3 rozszerzę do 4? To czy zachowanie będzie takie same, czy podobne? No i to już ja sam sobie policzyłem. No to po jakimś czasie się robi prawie dokładnie to samo, że dwie lecą, wylatują w kosmos i ta trzecia leci tutaj. No tak jak u tego Burro. Ale ponieważ ja mam komputer i wyszedłem z tego, ten komputer liczył dalej. A jak liczył dalej, to patrzę, co on tam wyliczył. No i proszę zobaczyć, że w pewnym momencie się robi tutaj coraz bardziej czarno. Tak jakby ona zawracała, jakby one zawracały. I rzeczywiście, jak zobaczy bliżej, to one takie jakieś tego. I proszę zobaczyć, ta zawraca, bo to jest grubsza czerwona linia i te zawracają. One zawracają. Cwaniaki, więc ja nie wiem, czy ten Burro to na pewno jest tak, bo po jakimś czasie zawracają. To nie w tą stronę, tak? Nie, to złą stronę zrobiłem. No dobra. One zawracają. O! I po jakimś czasie je wywaliło zupełnie inaczej. I teraz tu były, powiedzmy, już nie pamiętam która, czy 3 i 4, a teraz jest 5 i 3, prawda? Teraz jest inna konfiguracja i teraz te lecą. No to teraz ja... To jest właśnie... To ilustruję Państwu ten obrazek, żeby pokazać, że w tych systemach liniowych nic nie wiadomo. Nic nie wiadomo, bo już chce się wysnuć wniosek, że one polecą tam, a tymczasem tam. No to teraz jest pytanie, a co Państwo myślą, co się stało dalej? Ponieważ to mnie nic nie kosztowało, to sobie policzyłem. No i zobaczmy. Dalej lecą. Tak na rzecz. Lecą tak jak leciały. A skąd ja wiem, że one nie zawrócą, skoro tam zawróciły? Tam też myślałem, że jest... No nie wiem. No i jak po długim czasie, to już jest zupełny epizod, to co było tutaj na początku, one lecą tak, więc ja myślę, że to jest już teraz dobrze, to one będą lecieć. Ale dowodu nie ma, no trzeba by to udowodnić. Znaczy, jest pytanie, czy w takim układzie takich trzech mas, to jest problem matematyczny, który wynika z tego Burro, pod jakim kątem to się na końcu rozleci. Pod jakim kątem? I ten kąt, to ludzie robili analizę tego kąta i to jest absolutnie chaotyczne zachowanie, gdzie ten kąt, pod jakim kątem, jak na początku był 3, 4, 5, tak? Pod jakim kątem to się rozleci. To jest absolutnie nierozwiązany problem i nie wiadomo. No dobra, to jest ilustracja tego, że ten problem trzech ciał jest pełen niespodzianek.
No i te niespodzianki właśnie wykorzystuje NASA. Ja Państwu teraz... No i to jest najnowszy ich sztuczka, którą oni nazywają... ja nie wiem, jak to się powiem. Oni to nazywają Interplanetary Super Highways, tak to nazywają. Autostrady. Autostrady międzyplanetarne. I oni twierdzą, ja spróbuję Państwu troszeczkę o tym powiedzieć, jak to się dzieje. Oni twierdzą, że jeżeli mamy dowolny układ trzech ciał, na przykład jedno z nich jest tą sondą, to dla takiego układu trzech ciał istnieje sieć tuneli w przestrzeni, to otaczającej, które są tunelami, na które są nawinięte orbity dla tego trzeciego ciała. Orbity. Więc oni, jak potrafią znaleźć taki tunel, to wkładają taką cząstkę na ten, powiedzmy, chcą dolecieć tu. Więc biorą najbliższe dwa bardzo ciężkie ciała i szukają tych tuneli. Wprowadzają cząstkę na tunel i wprowadzają ją na jedną z orbit na tym tunelu, tak żeby ona leciała, dopóki nie chcą polecieć gdzieś dalej. To wtedy jak polecą gdzieś dalej, to zobaczą, że tam są następny układ dwóch ciał, razem z tym tworzący trzeci, i szukają tunelu tutaj, wprowadzają go na ten tunel i ona leci zupełnie bez żadnego silnika. Ona leci po prostu czysto grawitacyjnie. Ja Państwu zaraz o tym opowiem. I to nie tylko, że takie tunele istnieją, wyjaśnia kilka rzeczy, które w astronomii były niewyjaśnione. Były takie przypadki, że jakaś kometa latała gdzieś tam w pasie Kuipera, czyli w pasie poza naszym Układem Słonecznym. Tam była kometą, tam ją zaobserwowali, tam latała. Później po jakimś czasie, ze 200 lat później, ktoś inny ją zauważył, że ona teraz lata dookoła Jowisza, jako po orbicie Jowisza. Później ją widzieli, że lata dookoła Słońca, później poleciała do i se tak lata. Te komety dokładnie robią to. One wybierają te interplanetary superhighways. No i teraz niestety to jest jedyne, gdzie już będą równania, ale ja tych równania Państwu nic nie powiem. Ja Państwu tylko powiem tak, że to jest jedna rzecz ważna. Otóż jest takie pojęcie, które właśnie wprowadził Lagrange. Że Lagrange właśnie w tym swoim traktacie, więc to powinno się tego uczyć w szkołach, skoro można to było... To nie jest fizyka XX-wieczna, to nie jest fizyka XIX-wieczna, to jest fizyka XVIII-wieczna. Więc do takiej fizyki powinno się uczyć w szkołach. No o tych punktach wibracji mało się mówi. No ja postaram się Państwu wyjaśnić, o co chodzi. Mamy dwa ciała, jedno i drugie, to są dosyć duże ciała i to jest to ciało próbne, ta sonda. Tak? I teraz chcemy opisać ruch tej sondy. Ta sonda jest tak mała, że zakładamy, że nie zaburza ruchu tego. Myślmy o tym, że to jest po prostu, powiedzmy, Słońce, a to jest Jowisz, a to jest jakaś mała mucha. No to ta mucha nie zaburzy ruchu tego, więc te sobie dwa latają po orbicie keplerowskiej wokół środka masy, który jest tutaj, znaczy, więc one sobie latają po orbicie keplerowskiej i chcemy zobaczyć, jak się porusza ta pod wpływem ich grawitacji. No i najwygodniej ten układ opisać, wchodząc do układu współporuszającego się z tymi dużymi, czyli co w układzie związanym z tym w układzie obracającym się, piszemy równania Newtona dla tej cząstki. No i tu się pojawia coś takiego, co też pewnie uczyli gdzieś, siła Coriolisa, jak się to wszystko tam powpisuje te równanie Newtona, to w pewnym momencie dostaje się pewien fakt, że ten układ równań, czyli szukamy x, y, z, którym jest położenie punktu tego czerwonego w tym układzie x, y, z, w tym układzie rotującym. Szukamy tego położenia. Te funkcje x, y, z spełniają równania Newtona. Jak się spojrzy na te równania Newtona, to się okazuje, że one dopuszczają coś, co się nazywa całka pierwsza, czyli dopuszczają, istnieje pewna kombinacja tych rozwiązań, które są zadawane przez funkcje x, y i z, które jak się tą kombinację algebraicznie napisze, to mimo tego, że każda z tych funkcji x, y i z zależy od czasu, to wszystko nie zależy od czasu.
to się nazywa całką pierwszą. No i te równania dopuszczają taką całkę pierwszą, która się nazywa całką jako biegą. I okazuje się, że taka wielkość, czyli prędkość, no ten x, y i z to jest położenie tego punktu, a x z kropką, y z kropką, z kropką to jest prędkość w kierunku x, prędkość w kierunku y, prędkość w kierunku z. Się okazuje, że jeżeli się weźmie prędkość w kierunku x do kwadratu, prędkość w kierunku y do kwadratu, prędkość w kierunku z do kwadratu dla tej cząstki i się doda to dwa razy ten potencjał, który jest tutaj zdefiniowany, to się okazuje, że ta wielkość jest wielkością stałą. Jest stałą, zawsze. Więc to jest taka całka w tym problemie, ona się nazywa całką Jakobiego. No i teraz ta wielkość jest wielkością stałą, więc jak mamy... I ona, jak jest stałą, to od czego ona zależy? No ona od niczego nie zależy z wyjątkiem warunków początkowych. Możemy nadać warunek początkowy, jakoś, jak to się rusza na początku to ciało. I od tego warunku początkowego, który ustalimy, to jednocześnie ustalamy tę wartość. Powiedzmy, że ta wartość jest 5. Jeżeli ta wartość jest 5, to można teraz przerzucić to na drugą stronę. To będzie 5 minus to jest równe tyle. Ale to, co jest po prawej stronie, to jest kwadrat plus kwadrat plus kwadrat. To jest dodatnie. Czyli innymi słowy, 5 minus to musi być wielkością dodatnią. A w tym nie ma prędkości w ogóle tego urządzenia, tylko położenia x, y i z. Tam nie ma x kropki, y, z. Czyli jest pewna nierówność, którą musi spełniać te współrzędne x, y, z. I ta nierówność pokazuje, że dla ustalonych warunków początkowych ten obiekt nie może być w dowolnym miejscu, bo on musi być w takim miejscu, które spełnia tę nierówność. Okay? No i tu jest, jeżeli ta wielkość ustalona przez warunki początkowe jest bardzo mała, to się okazuje, że to małe ciało może być albo blisko, powiedzmy, że to jest Słońce, a to jest Jowisz, tak? Że albo może być blisko Słońca, albo może być poza orbitą Jowisza. Czyli to jest taka sytuacja, że jeżeli warunki początkowe, czyli ta stała jest ustalona w taki sposób, że ta stała jest mała, to ciało może być albo tu, nie może przeleść z tego miejsca na to. Jeżeli tą stałą, jeżeli tym ciałem jest na przykład statek kosmiczny, który ma silnik, to można silnikiem trochę mu dodać prędkości i wtedy zmienić warunki początkowe. Jak zadziałamy silnikiem, to zmieniamy tą stałą na jakąś inną. No to jeżeli teraz zadziałamy silnikiem i zmienimy tą stałą na większą, to się zaczynają robić ciekawe rzeczy, bo się dla większej tej stałej ta cząstka może być już albo tu, albo dookoła Jowisza. Jak tę stałą będziemy zwiększać jeszcze bardziej, no to ona może być, tu się zaczyna robić dziurka i może latać zarówno koło Słońca, jak i zarówno koło Jowisza. Ten punkt tutaj, kiedy to się jeszcze nie rozerwało, to się nazywa tym pierwszym punktem wibracji Lagrange'a. Jak się rozerwie, czyli zwiększymy tę stałą, no to ona już może, ta cząstka latać sobie i dookoła Słońca, to są orbity, które są zarówno i tu, i tu, i tu. Natomiast nadal nie może wylecieć tego. Jak tą stałą zwiększymy jeszcze bardziej, no to może być już tak. I to jest warunek początkowy, który NASA ustala dla sondy Cassini, żeby sonda Cassini latała sobie dookoła jakiegoś księżyca Saturna. Bo NASA wtedy myśli o tym, że to jest Saturn, to jest jego księżyc. Ustalimy tak warunki początkowe, albo możemy go wpuścić na chwilę tutaj. Teraz możemy zamknąć to z powrotem. Poprzez zmianę warunków początkowych możemy najpierw musimy wpuścić tą cząstkę tutaj do ten nasz statek kosmiczny blisko jakiegoś księżyca Saturna, zmienić mu warunki początkowe, żeby zamknąć, żeby nie mógł wrócić tu ani tu i to będzie latał dookoła Saturna i będzie robił zdjęcia dopóty, dopóki będziemy chcieli. Jak już mamy dosyć tych zdjęć, to wtedy mu otwieramy. Nawet otwieramy mu tak. On wylatuje tutaj i leci sobie, aż znajdzie drugiego księżyca. I teraz w układzie tego Saturna i tego księżyca zrobimy znowu taką samą historię. Tak oni to robią. No dobrze. Jak Państwo widzą, nawet tutaj u nas, blisko Ziemi, możemy mieć
możemy mieć sytuację taką, że tu jest Ziemia, tu jest Księżyc i to są właśnie te dwa punkty wibracji, ten L1 i L2 w układzie Ziemia-Księżyc. Możemy mieć Ziemia-Słońce i są dwa punkty wibracji w układzie Ziemia-Słońce. Dla każdych dwóch ciał razem z trzecim naszym mamy te punkty wibracji. Co się tam ciekawego dzieje w okolicach tych punktów wibracji, to jest następująca rzecz, że w okolicach tych punktów wibracji, to po pierwsze, ten mój rysunek był płaski, ale to wszystko jest trójwymiarowe, więc to po pierwsze tam, jak jest ten punkt wibracji L1, powiedzmy tu jest Słońce, tu jest Jowisz, no i teraz tu jest ten punkt L1, tu i tutaj jest jego trójwymiarowy obraz. Tam się okazuje, że tam jest zamknięta orbita, na którą można posadzić nasz statek kosmiczny, i on po tej zamkniętej orbicie będzie latał i można dojść na tą... Tam, w okolicach tego punktu wibracji tak naprawdę jest kilka rodzajów orbit. Są takie orbity, które... To jest ten punkt wibracji. Są takie orbity, jak te zielone, które wchodzą w okolice tej orbity takiej kołowej. Są takie orbity, które schodzą z niej. Są takie, które tam w ogóle nie dojdą. I takie, które w ogóle nie dojdą. Sytuacja orbit jest taka, że albo są takie, które wchodzą, można wprowadzić nasz statek na orbitę tą zieloną, po tej zielonej tak naprawdę nieskończenie długim czasie dolecieć do tej czarnej, ale żeby ten czas nieskończenie długi skrócić, włączyć silnik i wejść na tą czarną. Jak się już na tej czarnej wejdzie, ona jest niestabilna, z niej bardzo łatwo spaść, ale tylko minimalnymi ruchami silnika można się na niej utrzymywać tak długo, jak chcemy. Jak nam się znudzi, to możemy wleźć na orbitę czerwoną i wylecieć z tego. No i to jest właśnie technika, którą oni robią. Tu jest ten punkt wibracji L1, tu jest punkt wibracji L2, tu jest powiedzmy Słońce, tu jest Jowisz i to są tak, orbity, które wchodzą na tą czarną, można sobie siedzieć na tej czarnej, tutaj jest orbita także czerwona, która z niego wychodzi, albo można być na tej czarnej najpierw, wleźć na którąś z tych czerwonych, w pewnym momencie czerwone się przecinają z zielonymi, tam gdzie się przecinają, użyć silnika, żeby przeskoczyć z czerwonej na zielonej, to tak jak, ja nie wiem, na kajaku się pływa. Nagły ruch wiosła zmienia kierunek i to wystarczy. To wystarczy minimalny taki ruch silnikiem i można przeskoczyć z czerwonej na zieloną, a później już za darmo leci tam, gdzie się chce. To będzie trwało nieskończenie, bo to się nawija tak nieskończenie, ale tutaj troszeczkę silnika wleć na tą czarną. Jak jakaś niestabilność coś nas uderzy, to silnikiem skorygować, żeby na tym siedzieć. Można siedzieć tam latami prawie za darmo. A jak się znudzi, wleć na czerwoną i wylecieć tam. No i to właśnie tak, no właśnie, to jest w okolicach tej czarnej są zarówno zielone, które wchodzą na czarną, jak i czerwone, które wychodzą z czarnej. Albo w tę stronę, albo w tą. I można sobie latać zupełnie za darmo i na przykład tutaj powiedzmy to jest, nie wiem, jakiś Kalisto Księżyc. Jak się nam nie podoba na Kalisto, to wylatujemy na czerwoną, wylatujemy tam, znajdujemy tego drugiego i znowu siedzimy. I tak robimy za darmo i robimy zdjęcia. To jest właśnie to, co Cassini robi. No i to jest właśnie tak, na przykład ta kometa Oterma, to ona tam kilkadziesiąt milionów lat latała w tym pasie Kuipera, a później zobaczyli, że jest tutaj. Tutaj dookoła tego Jowisza. No i ona właśnie tak sobie robiła. Przeskakiwała z tej zielonej na czerwoną i mogła być zarówno tu w nieskończoność krążyć, albo tu mogłaby, no, można tu krążyć wokoło. Tu można dookoła tego można krążyć. Można z czerwonej na zielone, z zielonej czerwonej na koło. I to jest... Była taka misja kosmiczna, która się nazywa misja Genesis. I ona miała za zadanie zebrać gwiazd słoneczny. Więc wysłali ją z Ziemi właśnie na taką czarną orbitę w układzie tym razem Ziemia-Słońce. Na taką czarną orbitę wokół punktu Lagrange'a L1. I tam co się działa i
otworzyły się te wszystkie detektory i one nic innego nie robiły, tylko łapały wiatr słoneczny. Oni chcieli złapać wiatr słoneczny czyściutki, taki nie zanieczyszczony przez nic, co jest na Ziemi. Więc postawili ją tam w kosmos i ta sonda sobie tam stała, miała wystawione detektory prosto do Słońca i zbierała wiatr słoneczny przez 3 lata. No i później właśnie znaleźli taką czerwoną orbitę, która tu jest czarna, która wcale nie była prosta i za darmo stamtąd, po tych 3 latach już uznali, że ona zebrała ten, za darmo zlecieli po takiej dziwnej orbicie prosto na Ziemię. Znaczy prosto, no znowu nie prosto. Czas nie jest ważny, ważny jest cel. Chcieli dolecieć za darmo do Ziemi, wybrali orbitę z tej czarnej, żeby to zleciało. No i tak zrobili. No to nawet, proszę zobaczyć, oni mieli tą czarną i to już jest komputerowo. Oni komputerowo szukają ze wszystkich możliwych tych orbit, które tutaj powinny, one według tej mojej poprzedniej transmisji powinny być czerwone, to są zielone. No wybierają tą czerwoną taką, jest ich strasznie dużo i wybrali taką wreszcie, tu jest, która z nich jest dokładnie ta, która dokładnie dolatuje do Ziemi. Tą wybrali, włożyli ją tam z tej czarnej, opchnęli dokładnie na tę orbitę, która dolatuje dokładnie do Ziemi. Wszystko za darmo, bardzo byli szczęśliwi, mieli ten wiatr słoneczny. Nawet zatrudnili kaskaderów z Hollywood, helikopterowych kaskaderów, żeby złapali tą sondę, jak tu widać. On miał złapać ją hakiem, tak żeby ona się nie zetknęła z ziemią. Oni mieli, bo być może ten uderzenie w ziemię mieliby, mogłoby zanieczyścić to. No i wszystko policzyli pięknie, no ale im się nie udało, nie złapali. Ale zobaczcie, ile myśli ludzkich w tym było. Opracowali piękną w ogóle, nawet kaskaderów zatrudnili. I im się nie udało, ale nam się nie przejmują. Mówię, że jest okej. Okay. Tak naprawdę nie zostało. Dobra. Ubrał się w taki kubraczek i pokazuje, że jest. No dobrze. No i jak mówię, ta sonda, ten trik z tym przeskakiwaniem na tych, z tych czerwonych na zielonych orbity, to jest coś, co się stosuje w tej chwili bardzo, no, praktycznie w każdej misji. I w szczególności ta idea to powstała tam pewnie na początku lat 80. czy po połowie lat 80., że właśnie w ten sposób obejrzeć wszystkie sobie satelity Saturna. No i ten Cassini został po to tam wysłany. I on właśnie tak sobie lata. Od jednego księżyca do drugiego, jak Państwo widzą, tutaj od Ganymedes do Europy sobie przeleciał. No i to... Pewnie ja powinien skończyć tutaj, bo co ja będę dłużej mówił. To widać efekt ich pracy. Ja zawsze o tym mówię, że to jest chyba najdroższy film, jaki został zrobiony w historii ludzkości. Bo oni zebrali z tych wszystkich misji NASA około kilkunastu milionów zdjęć i je zanimowali. Ja nie wiem, tego filmu jeszcze nie ma w kinach, ale ma być pełnometrażowy film tylko z animacji wszystkich zdjęć, które NASA zrobiło na tych takich misjach fotograficznych. Tu jest właśnie pokazuję Państwu, jak oni się przymierzali, jak oni animowali. To są prawdziwe zdjęcia, które oni po prostu zdjęcie po zdjęciu złożyli i nakręcili film. Film, który taki szerokoekranowy będzie i w końcu tu już jest takie w roku 2005. Mi się wydawało, że ten film miał wejść na ekrany w tym roku, ale jeszcze go chyba nie ma. W każdym razie, jak Państwo widzą, te zdjęcia są niesamowite, co oni wymyślali. I jeszcze raz mówię, jeżeli jakikolwiek film w historii ludzkości był droższy, to proszę mi powiedzieć, bo ja nie myślę, żeby tak być. No tak, proszę, bo to już jest koniec, ja skończyłem. Dziękuję Państwu. Proszę zgadzać. To są prawdziwe księżyce. To może parę innych pokażę, że z braku światła jest wcześniej. Ciekawych rzeczy. Ja tam mam więcej tego, ale to Państwo sobie, te wszystkie zdjęcia są na stronach NASA w internecie, to można wszystko ja to stamtąd ściągnąłem. Tu jeszcze był dźwięk, ale jakoś tego dźwięku nie słyszę.
widać, że jest taka, ja może zrobię reklamę, jest taka książka pana, który się nazywa Edward Bell Bruno. To jest człowiek, który był w NASA i który wymyślił właśnie tą metodę przeskakiwania z orbit, tą taką właśnie. I on w pewnym momencie przestał pracować dla NASA, bo uznał, że mu się to nie opłaca. Ponieważ jest to tak, że jeszcze będzie następne. Jest to tak, że... Jemu się to nie opłaca, ponieważ on zna technikę, jak bez żadnej energii przenieść satelitę skądś dokądś. No i teraz mnóstwo satelitów takich telekomunikacyjnych, które powstają, i jest bardzo dużo przypadków, że są źle zaprogramowane i gubią orbitę. Jest firma telekomunikacyjna, która chce mieć swojego własnego satelitę, który nadaje programy, czy tam zbiera programy. Słucham? Ale słaby. To jest Szostakowicz. To, ten film to zrobił mój kolega właśnie z CIS-y, z tej Wyższej Szkoły Studiów Zaawansowanych w Trieste. On jest astronomem. Tam w Trieste była taka pani astronom, bardzo zasłużona, Margarita Hack, która umarła niedawno, i on zrobił ten filmik, żeby uhonorować tą swoją profesor tego swojego kursu. Dobrze, w każdym razie tenże Bell Bruno umie sprowadzać satelity, które zgubiły orbitę. Wyobraźcie Państwo sobie, że jest firma, która wydała miliony dolarów na wystrzelenie satelity telekomunikacyjnego i jest błąd, ona nie trzyma orbity, wylatuje w kosmos. Te kilka milionów, czy tam kilkanaście milionów dolarów leci poza Układ Słoneczny. No i oni proszą NASA, żeby NASA to zrobiło, a to i tak wracało do tego Bell Bruno. Więc Bell Bruno zwolnił się z NASA, założył firmę, podał numer telefonu i czeka. I sprowadza ją. I może ja zakończę tę całą swoją opowieść, że gdybym ja był młody, miałbym na przykład w tej chwili skończyć szkołę średnią, to bym zadzwonił pod ten numer do tego Bell Bruno i powiedział, że ja w ogóle nie chcę iść na żaden uniwersytet, tylko ja bym chciał się przyjść do niego czegoś nauczyć. Dobra, dziękuję Państwu bardzo, ja skończyłem.